Cześć, zdrowe kobiety. Przy mikrofonie Ela Sawicka, trenerka zmiany skutecznego odchudzania i zdrowego stylu życia bez spiny i frustracji oraz autorka Akademii Zdrowej Kobiety online. Cieszę się, że słyszymy się w 5. odcinku podcastu Bez Lukru, w którym opowiadam o tym, jak wyglądać i czuć się tak, jak chcesz i mieć fajne życie, bez spiny, bez frustracji, bez napinki, widząc rzeczy takimi, jakie są, czyli bez lukru. W tym odcinku chciałabym podzielić się z Wami przepiękną, odżywczą, kojącą rozmową, którą przeprowadziłam live z Eweliną Stępnicką, której profil Wam bardzo serdecznie polecam i na YouTubie, i na Facebooku. I mam nadzieję, że zabierzecie z tej rozmowy dla siebie naprawdę dużo i że pozwoli Wam ona, zwłaszcza w tych teraz trudnych czasie, w tym trudnym czasie, jaki wszyscy przeżywamy, dbać o siebie właśnie nawet wtedy, kiedy nie jest łatwo, kiedy okoliczności nie sprzyjają. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Dziewczyny, wspaniale. Witam Was na takim naszym warsztacie rozwojowym i dzisiaj Ewelina zgodziła się zainwestować swój czas i podzielić się swoimi pięknymi doświadczeniami i przede wszystkim doświadczeniami i jakby swoim poglądem właśnie na to postrzeganie ciała, postrzeganie nas samych. I właśnie przed momencikiem zaczęłyśmy rozmawiać o tym, jak właśnie Eweliny droga do takiego uzdrowienia się zaczęła, więc możemy w sumie kontynuować, bo dziewczyny pewnie są ciekawe, pewnie dziewczyny też znają ciebie, bo ja tam notorycznie podsyłam jakieś złote myśli, żeby wiesz, jakby ten punkt widzenia, takie ziarnko i może któreś tam z kolei akurat trafi, wiesz, bo to musi być dobry moment, znaczy dobry, czasami to jest właśnie taki trudny, ja teraz mam taki trudny czas w życiu i czasami to jest taki, wiesz, że teraz jest trudny, ale wiem, że coś z tego wezmę, nie, więc twoją historią jakbyś się mogła w jakimś takim skrócie oczywiście, w takim najistotniejszych gdzieś tam tych przełomowych dla siebie rzeczach podzielić z dziewczynami, to na pewno też coś dla siebie wezmą. Dobrze, w ogóle witam kochana i witam kochane, to kobiety będą same? Tak, tylko. Tak? Witam kochane, dziękuję za zaproszenie. I tak myślę sobie właśnie, że chyba w ogóle nie będę wchodziła w historię samą w sobie, bo ona jest już tak znana, już tyle razy ją opowiadałam, ale wejdę do tego tematu, który poruszyłyśmy, zanim się połączyłyśmy i na... Coś nas rozłączyło? Jestem. Już jesteśmy, tak. Ale na pewno ta historia będzie się przeplatać. Mhm. Więc rozmawiałyśmy właśnie przed chwileczką, jak sobie byłyśmy przez chwilę same, o tym, jak w nawale tego wszystkiego tak ciężko w ogóle, tych wszystkich teorii, to nieważne jaka dziedzina jest, mhm. czy to jest dietetyka, czy to jest rozwój, czy to jest psychologia, czy to jest duchowość, po prostu na internecie dziś z naszym dostępem do ilości informacji to jest bardzo ciężko w ogóle znaleźć co jest nasze. Bo mhm. tego jest tak wiele. I to jest trochę tak, jak my poszliśmy z totalnej niewiedzy i takiego pójścia za tym systemem, że jest ta jedna droga, którą nam powiedziała mama, tata, pani w szkole plus kilka cioć po drodze i koleżanek i telewizja, do po prostu takiego morza, takiego oceanu dosłownie mhm. informacji. I to jest naprawdę trudne. I to nieważne, jaka dziedzina to jest trudne. I moja droga, wracając trochę do mojej historii, na internecie tak naprawdę, ale też droga takiej mojej przemiany zaczęła się właśnie od ciała. Po pierwsze zaczęła się od tego, że ja się pochorowałam. Później poszło to w... Ja miałam problemy z żołądkiem i z wątrobą, ale tak naprawdę to ja miałam problemy z głową mhm. i problemy tutaj z, no, z po prostu z byciem w sobie, z sercem, z duszą, ja to nazywam tak, ale po prostu z takim po prostu byciem szczęśliwą, byciem w sobie. Mhm. Ale też ja miałam bardzo poważną bulimię, którą nie wiedziałam, że miałam tylko dlatego, że ja nie wymiotowałam, więc ja w ogóle jakby nie mhm. połączyłam tego i myślałam, że ja nie mam bulimii tylko dlatego, że nie wymiotuję. I później jak ja nagle trafiłam w miejsce, które mi dało jakieś rozwiązania,
i które było tak inne od wszystkiego, co ja do tej pory znałam, to ja znowu przez ten nawyk takiego słuchania autorytetu na zewnątrz i zawierzania po prostu ludziom, którzy są nad nami, ja zawierzyłam temu znowu, jak po prostu, że to jest jedyna droga i tylko ta droga i żadna inna już. I z jednej ekstremy poszłam w drugą. I akurat moją ekstremą była surowa dieta, bo akurat na taką trafiłam i pozytywne myślenie i to wszystko. Mhm. I to w ogóle nie jest to, że to było złe, bo to w ogóle nie tak. Tylko sposób, w jaki ja w to weszłam i to, jak ja w to zawierzyłam, tak naprawdę nie zatrzymując się i nie patrząc, na ile to jest dobre dla mnie, jak moje ciało na to reaguje, jak moja psychika na to reaguje, czy ja jestem gotowa na to, czy to ze mną rezonuje, czy moje ciało w ogóle z tym współgra. To były rzeczy, które w ogóle dla mnie były obce. Mhm. Tylko po prostu ja przeszłam z jednej ekstremy w drugą, z jednej religii, w cudzysłowie takiej religii żywieniowej. Akurat to szło poprzez jedzenie, ale to nie było tylko jedzenie. I najpierw ja w to bardzo weszłam. Ja pamiętam, że ja przyjechałam do domu i po prostu wyrzuciłam wszystkie garnki i powiedziałam, że już ja nigdy nic nie ugotuję. To jest jedyna droga w ogóle. Wszyscy inni się myli. I to nie tylko było zawierzenie moje w tą rzecz, ale też to było zanegowanie wszystkiego, co było czymś innym. I też to było chodzenie od drzwi do drzwi, od koleżanki do koleżanki i namawianie ją na tą moją drogę. Znasz to? Miałaś tak? Znam to. Bo moja droga jest najlepsza i jedyna, wiadomo. To oni ci tam będą mówić. Tak, oni nieświadomi, oni niegotowi, oni nie rozumieją, oni pogubieni i ja bardzo się w to zaplątałam, bardzo. I później, i znów tak skacząc, bo te tematy są tak głębokie, że mogłybyśmy tu siedzieć naprawdę, kochane, z godzinami. No, pewnie do rana. No, to na pewno, ale... I znów, przez to, że nawyk taki jest w ogóle naszego umysłu, ale też nawyk był taki mój, że ja z jednej ekstremy w drugą skakałam, to później jak się... Zajęło mi chyba z 2 lata takiego... Bo ja bardzo kochałam surową dietę i kochałam to, co robię i kochałam wszystko to bardzo. Mhm. Ale w pewnym momencie właśnie moje ciało nie do końca trawiło taką ilość surowego jedzenia. Mhm. I ja nie chciałam tego słuchać. Moja psychika nie za bardzo sobie radziła tylko z surowym jedzeniem, tylko z organicznym, ekologią. Bo ja poszłam taką ekstremę po prostu, że szok. Ortoreksja pełną parą. Moi bliscy kompletnie nie chcieli ze mną gadać, bo ani ze mną nie szło pogadać o niczym innym, bo ja tylko o tym chciałam gadać. A nawet nie pytana o zdanie po prostu. Tak, no znam to też. No, ani nie szło ze mną wypić, ani nie szło ze mną zjeść. Po prostu, gdzie jest nasza Ewcia? Co się tobie stało? Ty jesteś w sekcie. Po prostu. I w pewnym momencie, jak to tak już tak wołało, i oczywiście ja to się zatrzymywałam do tej pory tylko wtedy, kiedy dostawałam wpierdziel. Więc ja później miałam wypadek i ten wypadek mnie tak bardzo mocno zatrzymał. I tam w ogóle wszystko się odmieniło w moim życiu po tym wypadku. Ale ja naprawdę zaczęłam tak sprawdzać, na ile to, co ja robię, jest moje, a na ile nie jest. I tak naprawdę to jest trochę jak ta historia, o której ja opowiadałam z Kasią Nosowską, jak rozmawiałyśmy, o tych jajkach. I to był ten sam okres, że ja po prostu mówię, wiesz, u mnie na kursie, mam taki kurs, jesteś cudem, i my tam opowiadamy o piwnicy właśnie. I ja sobie zdałam sprawę, że jest piwnica taka, wiesz, z dzieciństwa, ale jest też ta piwnica rozwojowa, czyli po prostu, wiesz, te, co ludzie powiedzą, co trzeba, czego nie wypada, co wolno, czego nie wolno. I ja weszłam z jednej w drugą. I ja po prostu usiadłam i dosłownie to był taki moment, ja nie dałam rady wstać. I wtedy filmy tylko oglądałam, bo ja nie mogłam się ruszać, bo miałam kontuzję pleców po tym wypadku. I właśnie ten film oglądałam o tych jajkach, ja się tak popłakałam, bo ja zdałam sobie sprawę z tego, że ja po prostu... Ja naprawdę nie wiem, jakie ja jajka lubię. Ja po prostu nie wiem. Ja nie wiem właśnie, jaki ja kolor lubię. Ja po prostu zawierzyłam najpierw, że to i to jest dobre, a później zawierzyłam tu i tu. I ja do dziś kocham zdrowe jedzenie. Ja jem mnóstwo surowych owoców i warzyw, ale ja jem je, bo ja chcę je jeść. To nie znaczy, że ja neguję te wszystkie teorie, żeby nie popadać w tą ekstremę. Dokładnie. Ale mi zajęło lata. Ja nie przesadzam, ale ja jestem takim, wiecie, przypadkiem naprawdę wyjątkowym. W sensie byłam bardzo oporna i bardzo wolna. Ale mi zajęło lata, żeby się nauczyć tego, co ja lubię, a co ja nie lubię. To jest tak, jak Kasia tam opowiadała, czy ja lubię jesień. To u mnie dosłownie praktycznie
Ja lubię w górach, tak? Tak. A akurat ja oglądałam ten live i leżałam w wannie i akurat wróciliśmy z gór z moim mężem i to było takie, wiesz, Wymowne ale ja bardzo. lubię góry. Ale to jest takie właśnie, mówisz, kurczę, tak gnasz przez to życie i w zasadzie nawet dzisiaj też z moim mężem miałam rozmowę na ten temat, że gdzieś tam wybierasz kierunek studiów mając 20 tam kilka lat. Idziesz na ten kierunek, później pracujesz w jakiejś tam branży, powiedzmy, i tak naprawdę nigdy się nie zastanawiasz, czy to w ogóle jest twoje. I dopiero jak się Naprawdę. wydarzają jakieś takie rzeczy, kurde, trudne mega, to Tak. dopiero wtedy zazwyczaj, niestety, tak jest, że zaczynasz się zastanawiać po prostu, czy to w ogóle co, w ogóle gdzie ja jestem, co ja robię. I to też jest takie trudne, bo ja, tak jak ja mam teraz, że mam 35 lat i mam gdzieś tam chaos taki totalny w sobie, i ciężko jest mi, wiesz, pozwolić sobie na ten chaos, na to, że ja nie wiem, mając tyle, że gdzieś tam w pewnych dziedzinach mojego życia nie mam takiej sprecyzowanej, wiesz, to chcę tego, nie chcę, to chcę tam, to jest moje, to jest twoje, i w ogóle jest taka trudność w tym, żeby sobie usiąść i dobra, no ja teraz nie wiem, ale przyjdzie, tak? Tak. Więc właśnie te trudne momenty to są takie, i to żeby w ogóle zacząć, ja zawsze też dziewczyny gdzieś tam zarażam, żeby w ogóle zacząć tak, że co jest właśnie takie moje, co ja w ogóle lubię, zaczynając od diety, tak, że no kurczę, nie muszę jeść owsianki, jeśli nie lubię jeść owsianki, bo to jest takie, no. Zawsze to się tak kojarzy, że o Jezu, dieta to owsianka, coś tam, w ogóle nie trzeba w ten sposób, no bo to jest, zamęczyć się można, tak, jak nie lubisz, nie wiem, owsianki i codziennie się zmuszasz Tak. do jej jedzenia. Tak. I ja właśnie, jak miałam ten wypadek i myślałam o tych jajkach i sobie myślałam, i w ogóle tam, zanim ten film w ogóle obejrzałam, to miałam taki moment, to był taki bardzo mocny moment w moim życiu, często o nim opowiadam, że przyszło do mnie właśnie to zdanie, jesteś cudem do odkrycia, a nie problem do naprawienia. Ja się tak bardzo popłakałam i ja tak bardzo to poczułam, ale to nie było dla mnie coś, co było oczywiste. Wiesz, ja nigdy o sobie nie myślałam w taki sposób. Ja byłam nazywana zupełnie inaczej większość mojego życia w domu i sama się zupełnie inaczej nazywałam. I na głos, i po cichu. A to było naprawdę, wiesz, ja byłam wtedy niewierząca, ja byłam obrażona na życie, byłam bardzo inna niż teraz. Byłam taka, no już po prostu zmęczona tym wszystkim. Ale to było tak dosłownie, wiesz, jakby anioł czy Bóg sam zleciał i ci to powiedział, po prostu jesteś cudem. I ja to tak poczułam, że nie umiałam już tego nie poczuć. I to był taki jeden z takich momentów, gdzie ja to tak chwyciłam za rękę, mówię, Boże, ja pomóż mi tego nie zapomnieć, jak ja mogę to zawsze już pamiętać. I pamiętam, że wtedy przyszły takie słowa, wiesz, wyrzuć kłamstwo ze swojego życia i sobie myślę, no ale ja nie kłamię, przecież ja nie jestem kłamczuchą. Ale na tym suficie to, wiesz, tak jak w kinie dosłownie, to jak normalnie PowerPoint prezentacja się wyświetlała, ale to nie było takie kłamstwo właśnie, że ja kogoś oszukiwałam, tylko to były rzeczy, które ja robiłam, bo ktoś mi kazał, albo ja komuś zawierzyłam, a nie dlatego, że one ze mną rezonowały, z tym moim wnętrzem. Ja to nazywam duszą, ale często w Polsce, wiesz, ja mieszkałam wiele lat za granicą, więc te słowo w Polsce jest takie bardzo, ma taką stygmę czasem niefajną tak, dla skojarzoną nas. Z religią no, bardzo mocno. Albo z ezoteryką. Jaką? A ja mówię to w ogóle w inny sposób i powiem ci, że moja siostrzenica mnie tak z tego uratowała, która, i to jest taka piękna historia, bo to ona będzie miała znaczenie dalej, żeby słuchać tego. Bo ja właśnie tak, ja no to wrócę jeszcze do tej historii i tak mówię, wyrzuć kłamstwo. I tak widziałam te rzeczy, które niby tym kłamstwem były, prawda? I na tych rzeczach pojawiła się psychologia, którą wtedy studiowałam, surowa dieta, wiesz, takie rzeczy, które ja kochałam, które ja chciałam robić, były dla mnie dobre. Ja nie do końca rozumiałam to, jakim cudem one są dla mnie złe, jakim cudem one są kłamstwem. I odpowiedź przyszła, że to nie jest ta intencja, co trzeba, że ja studiuję psychologię nie dlatego, że ja chcę pomóc ludziom. Oczywiście ja chcę pomóc ludziom i to też tam jest, ale tego jest tak mało. A tak wiele jest chęci udowodnienia mojemu ojczymowi, który gdzieś był katem w moim życiu za dziecka, że ja jestem
wystarczająco dobra, że jak ja już, wiesz, skończę tą psychologię, to mnie będzie kochał, mimo że on już w ogóle nie żył, ale ta siła jeszcze we mnie była taka mocna. No i pojawiła się ta surowa dieta i ja mówię, no ale o co chodzi z tą surową dietą? I ja po prostu sama pierwszy raz w życiu ze sobą rozmawiałam, bo to nie jest tak, czasem ludzie mnie pytają, czy ktoś ze mną w pokoju stał, jakieś światło stojące, gadające. I ja po prostu nie mogłam od tego uciec, bo nie mogłam się ruszyć i się zatrzymałam i sama ze swoimi myślami po prostu rozmawiałam i one tam są, tam jest ta mądrość w nas i tam jest ten chaos w nas i to jest w nas, ale ja się nigdy dlatego nie zatrzymałam. I ja zrozumiałam, że tak bardzo jak ja kochałam surową dietę i kochałam tą ideę, kochałam tworzenie tego bloga i tych filmów, to był jeden z najpiękniejszych momentów mojego życia, to po kilku miesiącach moje nawyki stare bardzo weszły w to i ja zaczęłam tworzyć to nie z miłości do surowej diety, tylko z chęci udobruchania ludzi, nawet nie udobruchania, takiego, bo ludzie prosili o kolejny film i oni chcieli film o tym i o tym, to ja robiłam film o tym i o tym. I mimo, że ja na przykład tak bardzo tęskniłam za ciepłą zupą, bo ja lubiłam soki, ale ja chciałam ciepłą zupę, ale ja sobie na nią nie pozwalałam, bo ja już muszę być na surowej diecie, bo ja już promuję surową dietę i ja nie mogę skusić, nie dlatego, że ja chcę, tylko dlatego, że co inni powiedzą. I to jest, wiesz, to jest takie trudne. Dziś dla mnie to się wydaje w ogóle, może nie śmieszne, tylko to są łatwe decyzje, ale wtedy dla mnie to były wielkie decyzje, bo ja po pierwsze ogromnie wierzyłam w surową dietę i ogromnie kochałam i to, co robiłam, i to, co to wnosiło do mojego życia, i ludzi, którzy ze mną tam byli w tej podróży. I zostawić to, to było dla mnie przerażające. I tych rzeczy na tej liście było dużo. Ja zrozumiałam, że czasem nie to, co robimy, bo ja wiedziałam, że ja dalej chcę zdrowo jeść, ja dalej chcę głównie jeść surowe jedzenie, ale intencja moja musi się zmienić. Ja wiedziałam, że ja dalej chcę pracować z ludźmi, ale nie z lęku albo chęci udowodnienia mojej wartości, tylko dlatego, że ja to kocham i że ja chcę coś dalej ze sobą nieść. I ja wiedziałam, że ja mam dużą robotę do zrobienia. I ja wiedziałam właśnie, że ja nie wiem, co to jest, co to znaczy robić te rzeczy z intencji miłości albo dla siebie. Ja nie wiedziałam, co to znaczy jeść jajka, jakie ja lubię, tak? Wracając do tej metafory. I ja wiedziałam, że tu jest jakiś głos i mieszkając w Stanach wiele, wiele lat, jakby soul, czyli dusza, to jest jakieś takie bardzo lekkie słowo. Więc ja wiedziałam, że to chodzi o to, ten głos serca, tą intuicję. I wtedy pamiętam, zadzwoniłam i ja naprawdę nie mogłam tego znaleźć. Ja po prostu nie wiedziałam w ogóle, zapomniałam, że coś takiego jest. Ja tak bardzo byłam w systemach i w oczekiwaniach innych ludzi. I ja pamiętam, że moja siostra wtedy do mnie zadzwoniła i jej córka miała wtedy około 5 lat. I ona mówi, ty wiesz, co Oli dzisiaj zrobiła? Ja przyszłam zmęczona z pracy. Moja siostra ciężko pracowała, pracuje ciężko do dziś, sprzątała. I mówi, ja wchodzę taka zmęczona po pracy i tam obiad gotuję, a ona przychodzi i gada, i gada, i gada, i gada. A ja się odwracam do niej i mówię, Oli, czego ty tyle gadasz? A ona się podparła, 5 lat, a ona się podparła, spojrzała na mnie i mówi, mamo, bo taka jest moja prawdziwa natura. O ja. Jesteś pod wrażeniem. I ja wtedy miałam aż łzy w oczach. Bo ja nie wiedziałam, jaka jest moja prawdziwa natura. Ja zdecydowanie w ogóle nie wiedziałam, co to znaczy być pod wrażeniem siebie. Ja wiedziałam, co to siebie skopać, zbesztać. Ja wiedziałam, co to robić, co inni powiedzą, jak innych ugłaskać, jak innych zadowolić. Ja byłam mistrzem tego, ja byłam jak plastelina. Ale ja nie wiedziałam, co to znaczy moja natura i ja nie wiedziałam, co to znaczy być pod wrażeniem. Ja nie wiedziałam, co to znaczy kochać siebie bez oczekiwań, ale też i bez wyrzutów sumienia. Wiesz, bo u nas jak się zaczyna mówić o miłości do siebie, to często my to nazywamy egoizmem. A ja wiedziałam, że to nie o to chodzi. Jest ja nie takie wiedziałam, to napięte stanie. Ja zawsze mówię, żyj, nie wariuj, dbaj o siebie najpierw. Takie jest motto gdzieś tam, które mi towarzyszy, które piękne. Też wynika z różnych, że o siebie najpierw, tak? I często się to spotyka z tym, no ale jak o siebie najpierw? I gdzieś, jak też przytaczam to z samolotu, bo gdzieś tam kiedyś dużo latałam,
I w samolocie zawsze też ta maseczka jest, tak? Najpierw sobie, bo jak po prostu tobie zabraknie tlenu, to tak samo jest czy tlenu, czy czego innego po prostu, nie? Jest dużo przecież nawet przysłów, że tam z pustego dzbana nie nalejesz, ale to tak sobie powtarzamy, ale nigdy nic sobie z tego nie robimy, że tutaj wiesz, każdy ma nalane do pełna, a ty już tam po prostu ostatnią kropelką jeszcze komuś, tak? Bo dzieci, bo mąż, bo partner, bo w pracy szef, bo i tak dalej, nie? Tak. No, to jest takie trudne w ogóle. Ja pamiętam nieraz kiedyś tą historię opowiadałam o tym samolocie, właśnie jak zaczynałam swoją podróż, a ja nie mam dzieci akurat i nie jedna mama do mnie mówi, ty Ewelina, jakbyś miała dzieci, to byś się rozumiała, że w takim mam samolocie... Też nie mam. I znam to takie, że nie możesz odpowiedzieć tak jakby, jakby nie masz argumentu, w sensie takiego emocjonalno czy z doświadczenia nie możesz powiedzieć, tak? No na pewno to jest trudne do przyjęcia. Ja naprawdę myślę, że to jest prawda, co moje mamy do mnie mówią, te moje, moje klientki, moje przyjaciółki, że ty nie rozumiesz, Ewelina, ja i tak bym nałożyła tą maskę swojemu dziecku najpierw. I to ma sens, dlatego że my zawsze to robimy dookoła, więc wiadomo, że to też byśmy zrobili. I właśnie łatwo jest powiedzieć, i ja w ogóle jestem mistrzem nakładania masek dla innych ludzi, a nie dla siebie. Więc ja nawet nie powiem takiej mamie, ej, ty gadasz bzdury, bo ktoś mądry wymyślił, że ja powiem, bo ja sama nie umiem sobie i ja do dziś, ja już dziś czasem, po tylu latach i po tylu filmach, ja mam chyba 700 filmów o tym, jak ukochać siebie na YouTube, tak? Bo każdy mój film, nieważne o czym jest, to i tak jest tak, o tym. To ja czasem już wybieram siebie najpierw. Tak bardzo jestem i uwarunkowana i myślę, że to jest wiele komponentów, że to nie jest takie biało-czarne, że po pierwsze ja jestem tak uwarunkowana, tak nas nauczyli, ale po drugie jest też coś w nas jako ludziach, że my jeden drugiego za rękę łapiemy, że to jest nasz odruch, żeby po prostu jeden drugiemu pomóc. Kiedyś Caroline Mace, taka piękna nauczycielka ze Stanów, powiedziała, że jak idziesz po ulicy i widzisz, że komuś coś z kieszeni wypadło, to twój pierwszy odruch jest to podnieść mu, podać. Ty wręcz musisz, intelektualnie siebie zatrzymać. A, jestem męczony, albo a, mam to w dupie, ale to jest już umysł, który cię zabierze stamtąd. Albo nawet jeżeli to ukradniesz, to będzie umysł, to nie będzie ten odruch stąd. Więc jest bardzo, bardzo, bardzo łatwo z jednej strony powiedzieć, no, kochajmy siebie, ale to wcale nie jest takie łatwe. Tak, tak. Zdecydowanie robienie tego, ja też zawsze dziewczynom mówię, że jakby to jest taka jakaś droga, którą idę i która ja czuję, że to jest droga do końca tak naprawdę. Tak. Chyba nie ma tak, że możesz powiedzieć, że o, ja już siebie tak kocham, że już po prostu, wiesz, nic mnie, nie wiem, nie dotknie, nie zniszczy, bo ja zawsze będę dla siebie, bo na przykład teraz w takim naprawdę bardzo trudnym momencie mojego życia zauważyłam, że właśnie to jest to, co zadałam ci takie pytanie też, jak właśnie, jak już wkroczyłyśmy na tą ścieżkę uczenia się bycia dobrym dla samej siebie i nagle wydarza się coś po prostu tragicznego, traumatycznego, że okej, wiem, że ten ból minie, ale w tym danym czasie przestaję robić dla siebie wszystko to, co mnie do tej pory wspierało, jak było dobrze. Nagle przestaję, mam opór do medytacji, mam opór do wysiłku fizycznego, wręcz po prostu czasami się, wiesz, znaczy biorę za, w sensie, żeby chociaż wyjść na spacer, w sensie takim, bo wiem na poziomie tutaj głowy, że to jest, że to w jakiś sposób, wiesz, no dlatego też pojechaliśmy w te góry, bo mój mąż mówi, jak są zakwasy, jak boli, no to przynajmniej czujemy, że żyjemy, w sensie takim, że jesteśmy, nie? I to jest też takie trudne, że często właśnie dostaję też w kontekście tej diety i zmiany stylu życia, że gdzieś tam mamy tą, wiesz, rozpisaną, powiedzmy, tą swoją drogę zmiany, zrzucamy sobie kilogramy i nagle wydarza się właśnie coś złego w naszym życiu i automatycznie porzucamy to po prostu. No to jakbyś masz jakieś rady na to, czy rzeczywiście robić tak, że znaczy zmuszać się, w sensie takim, że wiesz, wiem, że to jest dla mnie dobre i po prostu wiem, że ten opór może wynika z tego, że to jest teraz dla mnie trudniejsze i że w ogóle mam taki
Jezu, w ogóle wszystko nie ma sensu, jakby wiesz, nie chcesz wierzyć w to, że wszystko w życiu wydarza się po coś i w ogóle to, tak, w co wcześniej tak, wszystko wierzyłaś tak. I nagle sobie myślisz, a takiego wała ja mam po tak. prostu do, w ogóle to mnie wszystko kurwia już i nie będę tego robić. Dosłownie. Ja też mam taki okres teraz w życiu, dosłownie, od tygodnia. Tylko to jest pierwszy raz, kiedy moje podejście do tego jest nieco inne, ale w ogóle nie o tym teraz. Zacznę od początku. Pierwsze to bym powiedziała, żeby nas tak przytulić wszystkie tutaj, że to jest absolutnie normalne, że my mamy taką reakcję, że wtedy my przestajemy to robić i nie chcemy, że opadają nam ręce i coś takiego jest w naszym umyśle w ogóle i w naszym mózgu, że wtedy wrócę do diety, bo tutaj głównie się mówi o jedzeniu, choć naprawdę jeżeli chodzi o jedzenie i dietetykę, to psychika jest tutaj najważniejsza. No też bym powiedziała, ta nasza prawdziwa natura, ten kontakt z tym wnętrzem jest bardzo ważny. Ważniejszy niż w ogóle mi się kiedykolwiek o tym śniło, jak ja zaczynałam swoją podróż, bo moja podróż się zaczęła od ciała, mnie tylko ciało interesowało. Ja ważyłam wtedy prawie 80... No, ważyłam wtedy 80 kilo, ja nie mogłam kupy zrobić, ja się objadałam, ja wyrzucałam jedzenie i ze śmietnika je wyciągałam po godzinie i jadłam dalej. Ja znam to od podszewki, ja to wiele lat robiłam i ja nie myślałam w ogóle, że tam jest jakiś, że tam dalej można iść i nie wiedziałam, że można wejść w taką przestrzeń, gdzie tak naprawdę jakby jedzenie w cudzym słowie jest najmniej istotne, jakby, że to jest takie ostatnie ogniwo, które po prostu... I ten wybór tego, co jesz i ile jesz i jak jesz, staje się tak oczywisty i tak prosty na koniec końców, jak się tą inną robotę zrobi, tak. To ja nie wiedziałam w ogóle, że tak się da. I jakby ktoś mi powiedział, wtedy to ja i tak bym nie uwierzyła. W każdym razie tak, to jest absolutnie normalne i na przykład a propos diety, czy w ogóle dieta to jest takie no niefajne słowo, ale a propos odżywiania, nie? Tak, to jest coś takiego, że idziesz jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, piąty dzień, ci się udaje, wszystko jest super i nagle na siódmy dzień po prostu potnie ci się noga, nie? I po prostu cokolwiek to robisz, czy ty jesteś na sokach, czy ty jesteś na jakiejś tam diecie właśnie, czy masz jakiś tam reżim, cokolwiek to jest. I potknie ci się ta noga i po prostu nie wytrzymasz i idziesz i zjesz te frytki na przykład, bo po prostu masz ochotę, albo ktoś ci wkurzył w pracy i koniec, nie? I po tych frytkach zadziewa się właśnie ten taki schemat, że zamiast po prostu powiedzieć, jest okej, kochanie, emocje cię poniosły, zjadłaś frytki, nic się nie stało, na obiad zjemy sałatę, żeby wszystko zbalansować, nie? I w dodatku jeszcze pójdziemy na długi spacer, żeby po prostu zbalansować, żeby zadbać o te frytki, nie? Z miłością w dodatku. To w ogóle wiecie, to dziś to ja mogę powiedzieć, że ja to umiem zrobić i to nie zawsze, ale kiedyś jak ktoś by mi powiedział, to bym powiedziała, okej, spadaj na drzewo, nie? Nie wiesz o czym gadasz, bo ja po takich frytkach, to nie to, że ja siebie tak nazwyzywałam, że mój ojczym świętej pamięci, to musiałby się wysilić, żeby tak mnie nazwać, żeby takie słowa znaleźć. To ja już byłam tak do dupy wtedy, nie, to ta, cała moja dieta i cały ten tydzień, który ja wytrzymałam, był do dupy. Ja byłam do dupy jako człowiek i wszystko, co ja zrobiłam do tej pory, było do dupy. I po prostu ja po tych frytkach szłam, jadłam drugie i później jadłam ciastko i później jadłam cokolwiek tylko chciałam i już na drugi dzień. I później ja musiałam się zbierać tydzień albo miesiąc, żeby wrócić do tego reżimu. Taki, to mi się kojarzy od razu z takimi ciągami, dokładnie tak jak z alkoholem. Tak. Tak, masz nie pijesz, potem napijesz się jednego drinka i nagle wiesz, 7 dni czy tam 14, jesteś out i z powrotem się zbierasz. Tak. I to samo jest na przykład, bo ja w różnych rozwojach byłam, tak samo jest w rozwoju duchowym albo na przykład z ćwiczeniem. Ćwiczysz, później jednego dnia nie tak, pójdziesz i później już po prostu tak, ciśniesz, po prostu po bandzie jedziesz. Nie, tak samo jest, czy to jest medytacja, czy to na przykład przyjdziesz do domu i nagle krzykniesz na dziecko i już siebie nie cierpisz i później już to już krzyczysz na męża i po prostu na wszystkich i na siebie i po prostu ciśniesz po bandzie i się zbierasz po prostu z tej podłogi dni albo i tygodnie. I to jest normalne. Jakby nie to, że jest to normalne w sensie, że tak mamy zawsze robić, tylko to jest normalne, że tak robimy. Takie są uwarunkowania, tak się nauczyliśmy, tak nasz system działa. Idzie z tego wyjść. Ja z tego wyszłam w wielkiej mierze. Nie zawsze mi się udaje, ale już prawie zawsze. Zwłaszcza ten ostatni rok, ja bardzo dużo już byłam, już tak inne te rzeczy sobie poukładałam, że akurat to się stało takim ogniwem, nad którym ja teraz
nawet nie mogę powiedzieć, że pracuję, tylko o który dbam, który pielęgnuję. Ale widzisz, to też jest super, że o tym mówisz, bo ja też jakby nie ukrywam nigdy nic, w sensie tak jak pracuję z dziewczynami, to zawsze w sensie takim pracuję w dużej mierze na takiej empatii, w sensie, że ja wiem, ja tam byłam i jakby to jest, ja tak mam cały czas. W sensie ja teraz przytyłam 5 kilo i wiesz, i że o tym mówisz, a nie tak, że no ja już tutaj jestem panią specjalistką i już wszystko w ogóle mam ogarnięte i teraz was nauczę i w ogóle po prostu nie, ale mało jest takich osób, które potrafią powiedzieć, że wiesz, są w czymś ekspertem, ale jako ludzie nadal wiesz, bo co z tego, że masz wiedzę i tak dalej, doświadczenie, pracujesz z kobietami. W moim przypadku, jak jako kobieta, ja się cały czas z tym zmagam i na pewno będę jakby no cały czas się z tym zmagać, tak? Mogę być, stawać się w tym coraz sprawniejsza, ale gdzieś tam cały czas. Wiesz, kochana, to jest tak ważne, znaczy akurat w moim życiu to jest bardzo ważne. Uważam w życiu wielu ludzi, widząc po reakcji ludzi na segment, który ja robię między białym a czarnym, który dokładnie jest o tym, żeby pokazać nas, silnych ludzi, którzy robią niesamowite rzeczy w życiu, ale którzy po prostu dalej są w tym życiu i dalej upadają i wstają i żebyśmy my zobaczyli, że my wszyscy w tym jesteśmy i wszyscy jesteśmy tacy sami, żebyśmy przestali się tego wstydzić, przestali tego to ukrywać, przestali za to się karcić, przestali myśleć, że tylko my tak mamy, przestali się chować za tymi maskami, bo po to pierwsze... To tak najbardziej nas izoluje, nie? To, że tylko ja tak mam chciałam i właśnie w ogóle powiedzieć, się chowam. To po pierwsze to nas bardzo izoluje jeden od drugiego. My nie możemy zbudować prawdziwej konekcji z drugim człowiekiem, jeżeli nie jesteśmy tam wprawdzie. To jest dokładnie, co Kasia Nosowska powiedziała. Tak, wstyd kończy się tam, gdzie człowiek z człowiekiem jest gotowy spotkać się wprawdzie. I to jest dokładnie to. I ja pamiętam, ja zawsze starałam się być szczera w tej mojej podróży. Ja zawsze mówiłam, że ja nie jestem żadnym ekspertem, jestem przyjacielem w drodze. To jest napisane na moim Facebooku, to jest napisane na mojej stronie. Ja jestem kobietą w drodze, która po prostu szuka tego cudu. Usłyszała to 9 lat temu i po prostu dalej tego szuka. Już czuję to coraz bliżej, coraz częściej, ale cały czas w drodze. I to dziś z ludźmi rezonuje o wiele bardziej niż przez wszystkie moje lata. Tak naprawdę przez większość lat nikt mnie nie rozumiał. Dlatego, że my, zwłaszcza Polacy, jesteśmy bardzo perfekcyjni. Bardzo wymagający. Ja mieszkałam w różnych krajach. Ja poznałam różne kultury. My jesteśmy najbardziej wymagającą kulturą, najbardziej pedantyczną, perfekcyjną, wymagający w stosunku do siebie. Silni w sensie takiej siły, ja dam radę, ja się pozbieram, ja nie mam czasu na emocje, ja nikomu o tym nie powiem, ja muszę wstać i iść dalej. I to są cudowne cechy, które sprawiają, że jesteśmy niesamowicie silni, ale też sprawiają, że czasem po prostu jak już uderzymy w tą ścianę, to się rozsypujemy na drobne kawałki i nie wiemy, jak się pozbierać, bo po drodze sobie nigdy nie pozwalaliśmy o tym mówić, zatrzymać się. To się zmienia i ja cieszę się, że to się zmienia, bo coraz więcej ludzi się otwiera. To jest ważne dla nas widzieć, że to nie umniejsza naszej wartości, że to nie znaczy, że my nie jesteśmy cudowni w tym, co robimy, że ty nie jesteś cudownym coachem, który jest w stanie poprowadzić kobiety, by schudnąć. To w ogóle tego nie oznacza. I co mi bardzo pomogli nauczyciele ze Stanów, bo Amerykanie są nieco inni. I ja na przykład nieraz tą historię opowiadałam, że jak pierwszy raz słyszałam... kobiety, które ja słuchałam, czy nauczycieli, których ja słuchałam, którzy mówili, że przychodzi czasem na live zapłakani cali, to ja po prostu mówiłam, no, ty tego nie pokazuj, dlaczego ty to, ja nie mogłam sobie z tym poradzić, bo ty nie możesz tego pokazać. I ja wtedy wiedziałam, że mam robotę do zrobienia, że no Brené Brown jest tak niesamowitą osobą, która tak tą wrażliwość. Ja też. I ona dla mnie jest, ja ją odkryłam wiele, wiele lat temu, jak na niej pierwszy TED Talk wyszedł i ja już wtedy widziałam, okej, to jest jedyna droga, jaką ja chcę to zrobić. Nawet jeżeli nikt tego nie zrozumie, to ja chcę to sobie dać. I dopiero teraz jest taki czas, gdzie ludzie do mnie przychodzą właśnie dlatego, że ja jestem prawdziwa, w cudzysłowie, tak? Właśnie doceniają, ale tak naprawdę to jest też moment, gdzie dopiero ja umiem ukochać siebie za to i się tego nie wstydzić, tak? Bo ja cały czas tą drogą szłam,
próbowałam pokazać tą prawdziwość, ale gdzieś cały czas myślałam, to jest nieprofesjonalne, to jest niewystarczająco dobre. Właśnie, ja jeszcze nie, no właśnie, ty wiesz, jak to jest. Ja jeszcze nie jestem to, gdzie dziś ja po prostu nawet sobie w ogóle nie wyobrażam inaczej. I im więcej daję tego przyzwolenia, im bardziej sobie na to pozwalam, tym mniej jest w ogóle... Tym mniej jest tych trudności, tym rzadziej ja się złoszczę, tym rzadziej ja się boję, tym rzadziej ja się potykam. Życie robi swoje, życie to tam przynosi prezenty po prostu do rozpakowania cały czas. Natomiast moje reakcje na to są dosłownie, ale ja widzę, jak im bardziej ja jestem delikatna dla siebie i wyrozumiała, ale tak naprawdę, nie na niby, tylko tak naprawdę, nie tylko na filmie na YouTube, tylko tak naprawdę po prostu w życiu. Tym, jak cokolwiek to życie przynosi, to ja naprawdę zupełnie inaczej tego doświadczam. Mhm. Ja mogę dziś powiedzieć, hej, ja wszystko to, co głoszę, ja tym żyję, ale to są, nie wiem, ostatnie 2 lata może, tak? Mhm. Nie dlatego, że ja kiedykolwiek chciałam kogoś oszukać, tylko ja zawsze mówiłam, ja jestem w drodze odkrywania tego cudu. Mhm. Ja wiem tu, że to jest prawda, ale ja kompletnie w ogóle nie rozumiem, jakim cudem ja z tej dziewczynki, która była tym zerem i tym gównem i tym śmieciem, jak ja mam w tym cudzie wylądować. I ja teraz tam koniuszkami palców dotykam, bo ja tam, nie wiem, nie pływam tam każdego dnia w ogóle, ale ja to wiem, ja już to wiem i ja już to wiem tak mocno i trzymam się tego tak bardzo, że ja, że to jest mi bliskie. A to nie było mi bliskie przez tyle lat bycia na YouTube. Ale wracając, kochana, bo tak zeszłam ja z tematu, Tego, żeby, że w tych momentach, kiedy się nie chce, żeby się chciało. To tak, pierwsze, i to jest, ja wiem, że ja się rozeszłam na ten temat, ale to jest właśnie ważne w tym przyzwoleniu sobie, po pierwsze na tą potyczkę, jakakolwiek ona jest, bo tu się potykają wszyscy. Ja zawsze to porównuję do surferów. Nie ma takiego surfera, który by nie spadł z deski podczas surfowania, okej? Okay? I on nie patrzy na to jako upadek, tylko on patrzy na to jako surfowanie, po prostu taka impreza. Część surfowania jest padaniem, po prostu. On wstaje, wraca na deskę, płynie dalej z uśmiechniętą buzią i tam jemu nie przychodzi do głowy, żeby na siebie nakrzyczeć. Natomiast powiem tak, jako kobieta w ogóle, jako my, jako kobiety, to mamy w ogóle przesrane, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o nasze ciała, to naprawdę nie jest łatwo być kobietą, która absolutnie kocha swoje ciało i jest już w ogóle zadowolona. Ja nie wiem, czy ja w ogóle, ja nie wiem, czy ja spotkałam taką kobietę. Od tych guru srurosłami srami, z którymi ja tam obcowałam w Stanach, po prostu coachów tutaj. To nie jest łatwe. Powodów jest wiele. Po prostu jesteśmy człowiekiem. Wymogi są ogromne. My jesteśmy poturbowani po prostu przez dzieciństwo, przez społeczeństwo, przez te normy, przez te wymogi, przez te ciągłe inwencje, które powstają, Instagramy, sramy, filtry, to wszystko. Po prostu przez te naprawdę nierealne zdjęcia na social media, to po prostu i to idzie zwariować. Ale tak naprawdę to idzie zwariować. Więc to jest normalne, że mamy bzika. Naprawdę to jest normalne. I wyjść z tego, to jest podróż. I ta podróż naprawdę jest, tam jest jedna droga, w sensie taka, że ona jest przez nas samych, ale ona nie będzie taka sama dla każdego. Dla każdego będzie inna. Ale im bliżej my będziemy siebie i będziemy czuć siebie od tu, w tej prawdziwej naturze, to nie znaczy, że my nie będziemy miały bzika na temat naszego ciała. Ale ja na przykład byłam kiedyś taką osobą, że oh my gosh, po prostu ja bez makijażu to przez okno bym nie wyjrzała. Nie? A ja teraz czasem, jak wchodzę na mój własny warsztat, to ludzie zawsze mówią, ty jesteś taka wyzwolona, ja bym nigdy się tak na warsztat nie ubrała. Ja zawsze chodzę tak samo ubrana. Ja mam 10 czarnych koszulek i dżinsy dosłownie. Ale to nie jest nie zaniedbania, tylko z takiego... Nie masz potrzeby takiego... Teraz jak jestem w Polsce od roku, to Polska jest taka bardzo wymagająca i taka, a jak mieszkałam 3 lata na plaży w Portugalii, to już w ogóle zapomniałam o tym. Ale właśnie, bo ja miałam okresy zaniedbania ogromne w Stanach, a to nie, to jest takie, po prostu inne rzeczy są dla mnie ważniejsze, nie, ale ja lubię też dbać o siebie, to nie jest taka ignorancja w ogóle. I
Ja jestem trochę taką dziwną osobą właśnie, że czasem ja potrafiłam na plażę iść w lokach nakręconych, a znowu jak ktoś w gości przyjeżdżał, to w piżamie wyjść, bo ja się zawsze siebie pytałam, na co ja mam ochotę. Trochę tak jak Kasia opowiadała o tej jesieni, to ja siebie pytałam, na co ja mam ochotę teraz. I jak ja miałam ochotę być w dresach czy w piżamie, to ja sobie byłam w dresach i w piżamie. I naprawdę, i to, no ktoś, kto mnie zna, to wie, że ja taka jestem. I ja tak samo potrafię po prostu na mój warsztat, na którym, nie wiem, jest czasem 100 osób i ja potrafię po prostu iść tam w tenisówkach i w mojej zwykłej czarnej bluzce i w jeansach, a czasem nie, czasem sukienka i loki i w ogóle rzęsy nie wiadomo jak zrobione, nie? Ale to są moje wybory, ale ja się długo tego uczyłam, naprawdę, tych jajek, nie? Tego, co ja chcę w ogóle, co ja lubię, jaki jest mój kolor, co ja chcę jeść. I powiem wam, kochane, że dzisiaj jestem taką osobą, z którą ja po prostu, po pierwsze nie wierzyłam, że takie istnieją, a po drugie mówiłam, jeżeli one istnieją, to ja się z nimi zadawać nie chcę. Czyli co ja mam na myśli? Jestem taką osobą, która nie myśli, co ona ma zjeść i co jest zdrowe, a co nie. Ja jem, kiedy chcę, jem to, na co mam ochotę. Ja się nie objadam. Już tyle lat od tamtego dnia, to już tyle lat minęło. Nigdy mi się nie zdarzyło, ani razu. I to nie stało się poprzez jedzenie, to stało się poprzez pracę z głową i z moim sercem tutaj, z duszą. I ja czasem cisnę na frytki, czasem zjem nawet loda z McDonalda, bo lubię, ale ja nie będę go jadła tak jak kiedyś, z śmietnika wręcz. To jaka jest, z jaką intencją podchodzisz intencją, do tego? Intencją, dosłownie. Czy jesz tego loda, bo po prostu jest ci smutno, tak? I po prostu zjadasz jednego, drugiego i nawet w ogóle nie czujesz smaku. Czy idziesz sobie po prostu na... Bo masz ochotę, właśnie to jest... Dosłownie, to, dosłownie. Ale ja nie rozumiałam takich ludzi, ja nie wierzyłam im. Ja nie wierzyłam, proszę, że to jest prawdziwe. Moment, no. No mamy, ale w grupie mamy. Bo mój mąż się zaniepokoił, że live'a nie widać. Że go nie widać. Ja nie wierzyłam, wiesz, ja nie wierzyłam, że to jest możliwe na przykład. Ja w ogóle zawsze mówiłam, ja z takimi ludźmi to się nawet nie chcę kolegować. Później miałam to samo z ludźmi, co ćwiczą, nie? Bo ja mówię, co, i na przykład co kochają ćwiczyć. Ja mówię, ja w ogóle z takimi ludźmi to nie chcę się zadawać, nie? Bo ja w ogóle nie miałam tego skumać. I tak samo ja miałam skumać, jak na przykład można zapomnieć jeść, albo... I mnie nauczył w sumie tego mój były partner, który miał bardzo zdrowe podejście do jedzenia właśnie. Mhm. On jadł tylko to, co lubił, a on lubił zdrowe rzeczy. Mhm. On jadł bardzo fajnie, ale u niego to było... Ja wtedy byłam w tej surowej diecie, ale już ledwo ją trzymałam, na, po prostu ostatnimi koniuszkami. A on jadł wegańsko, jadł zdrowo, ale on właśnie raz na jakiś czas lubił iść na pizzę, raz na jakiś czas. I on jadł ją wegańską i on ją popijał kawą. I dla niego to było wszystko takie lekkie. Na przykład jak ja już szłam z nim zjeść tą pizzę, bo już nie wytrzymałam ciśnienia, to ja po tej pizzy już chciałam mieć tiramisu i po prostu wszystko, nie? A on właśnie na przykład po tej pizzy mówił, ja to dzisiaj na obiad to muszę zjeść jak to sałatę, żeby tą pizzę... I ja tak w ogóle, bo mówię, żeby to zbalansować. Ja mówię, balansować? Co to w ogóle znaczy? Ja w ogóle nie rozumiałam tego. I wracając do tego pytania, które tutaj tak drążę długo, że żeby wtedy zrobić to bardziej. I powiem wam, kochane, że... Znów, jest wielu, wiele mądrych ludzi w coachingu i w ogóle, którzy mówią, wtedy, kiedy ci się nie chce, to rób dwa razy tyle, prawda? Tak, ale, tak. Ale ja właśnie znów nie jestem za ciśnieniem. Ja jestem między białym a czarnym. Nie olewka, ale nie ciśnięcie, tylko po prostu z intencji miłości stawianie się dla siebie. I znów, łatwo powiedzieć, dla mnie to nie było łatwo zrobić. Ale nawet jak wrócę do tych rozmów, które robię teraz między białym a czarnym, z ludźmi, gdzie rozmawiamy o rzeczach, o których ciężko się rozmawia, o których się nie chce rozmawiać. I tak, na razie miałam kilku gości. Jak rozmawiałam z Sylwią Kocyn, która miała raka, i się pytałam jej, co ją wyciągało z tych momentów lęku, jak ona opowiadała, że ją przeszywał taki lęk i wstyd, że jakim cudem ona, która uczy innych ludzi, ma raka i w ogóle, co ją ratowało, co jej pomagało. I ona mówi, kreacja. Ja wstawałam i mimo, że nie dałam rady, to szłam i kreowałam mój kolejny kurs, nie wiedząc nawet, czy ja przeżyję, czy ja go poprowadzę. Jak rozmawiałam z Sylwią Kaczmarek, która
miała taki paniki, nerwicę taką, że ją trzęsło na podłodze i w ogóle. I się pytałam, co jej pomagało. To ona mówi, ja szłam i po prostu oddychałam i chodziłam na te kursy oddychania. I później już nawet uczyłam oddechu, mimo że dalej chodziłam uczyć się oddechu i miałam coachów i sama miałam dalej ataki paniki. I to mnie ratowało. Jak się pytałam Kasi Nosowskiej, i ona też opowiadała w tym wywiadzie, że jak było tak bardzo źle, że wszystko było na niej, wszystko było źle, to była ta godzina tego koncertu, kiedy ona wychodziła i była z tymi ludźmi i zapominała o tej ciemności na tą chwilę i wszystko było okej na tą chwilę. I później schodziła z tej sceny i po prostu ta ciemność znowu wracała. I ja na przykład 2 lata temu miałam trudny taki moment właśnie. I ja naprawdę, to był taki pierwszy raz w życiu, gdzie mimo trudności, które się wydarzyły, ta moja kreacja tam stała i machała do mnie. I to był taki moment trochę tak jak u Sylwii, bo to były dosłownie te same miesiące, ten sam czas jak u Sylwii Kocoń. To był moment, gdzie ja miałam najwięcej ludzi na kursie i ona miała najwięcej ludzi na kursie, gdzie po prostu ja widziałam, że mam ten kurs zrobić, ale ja się do niego czołgałam. I mój kurs nie jest takim kursem, który ja mogę sobie o tak zrobić. Ja wiedziałam, on trwał 4 tygodnie, my się spotykaliśmy 2 razy dziennie, codziennie i ja wiedziałam, że tak jak ja już działam, to ja tam mogę być tylko z intencji miłości, ja mogę być tylko w prawdzie. I ja mówię, ja nie wiem, jak ja mogę dać rady, jak i jakim prawem, skoro tyle się u mnie wydarzyło, to jak ja teraz mogę opowiadać o cudzie. Ale ta moja prawdziwa natura mnie tam ciągnęła. Ja mówię, to jest to było to, co Kasia powiedziała też. Ja w sobie wtedy też powiedziałam, ja ciebie już nie opuszczę. A odruch był zupełnie inny. Odruch był taki, że chodź kupimy zgrzewkę wina i najlepsze jedzenie, jakie jest, zamkniemy się tutaj pod kołderką i będziemy spały tyle, ile chcesz i nikomu nie powiemy, bo to były moje wszystkie nawyki. I ja nie dałam rady wstać, mi się nie chciało kąpać, mi się nie chciało zębów myć, ale ja wstałam i to robiłam. To był pierwszy raz, kiedy ja po prostu siebie nie zostawiłam. Ale ten odruch stary był i wołał. Ale ta nowa świadomość przyszła, nie, chodź kochanie, chodź ja ci pokażę inną drogę. I ja szłam tą inną drogą, ale ja nie mogę powiedzieć, że to było łatwe jeszcze. To nie było tak, że o, ja idę i wszystko jest okej. Nie, ja się doczołgiwałam do tej kreacji. Ja mówię, mam cię, pomóż mi wstać, idziemy. I ja kreowałam, wprawdzie ja opowiadałam ludziom, którzy byli na kursie i mówiłam, jest źle, jest ciężko. Dziś ledwo wstałam i umyłam zęby. Ale jestem i stawiam się. I tak wygląda życie. I być może pewnego dnia będzie wyglądać inaczej i jak będzie, to ja wam, kochani, od razu o tym opowiem. Ale ja już siebie nie zostawię właśnie. Ja już siebie nie opuszczę. Życie składa się z takich momentów i akurat taki mnie odwiedził. I to jest, w jaki sposób ja sobie z tym radzę. I to był też... Ja byłam pewna, że ja pójdę i się objem i się upiję i po prostu w tym łóżku zgniję. A ja ani przez sekundę tego nie zrobiłam. I dlatego, że chciałam zadbać o siebie. Natomiast one wołały, wszystkie te dziewczyny, z butelką wina i ciastkami ja w ręce. Samo teraz, tak, zdecydowanie, że gdzieś tam to jest zawsze takie, no bo skoro tyle lat gdzieś tam jesteś w takim, że zawsze jak przychodziło coś jakiegoś trudnego czy niewygodnego, no to gdzieś tam to winko zawsze śmierzyło ból, ale, no, ale tak śmierzyło na chwilę, tak, potem było jeszcze gorzej. Tak. Więc teraz też jestem na takim, że to winko gdzieś tam po prostu gdzie się nie obrócę. Znaczy, może nie, że gdzieś się nie obrócę, ale jest taka perspektywa, że dobra, daj spokój w ogóle, walić to. Tak. Ale z drugiej strony jest coś takiego, że nie, słuchaj, jesteś tutaj, masz jakiś cel, chcesz coś zrobić i właśnie takie, chodź pójdziemy na spacer, nie wiem, chodź pójdziemy na rower, chodź po prostu, nie wiem, zrobimy coś, nie? Zrobimy coś. Czy nawet dzisiaj, tak? Bo też miałam takie myśli, że kij, zamykam w ogóle tą akademię, wszystko, zamykam działalność, w ogóle zamykam się, nie mam mnie, zostaję tam sobie gdzieś, bo jeszcze mam też pracę etatową, co prawda teraz jestem na jakimś tam urlopie zdrowotnym, ale mówię, w ogóle nie chcę w ogóle dawać siebie światu, w sensie miałam taki mocny, taki nie, w ogóle nie, z jakiej paki, ja po prostu będę leżeć i jeść, wiesz, lody, oglądać seriale i tak, ale z drugiej strony właśnie przyszło coś,
coś takiego, że nie tym razem. Może właśnie spróbujemy inaczej, tak? Może się stawisz, zobacz, umówiłaś, masz super gościa w ogóle, nie zrobisz tego dziewczynom, że nagle powiesz teraz, zamykam wszystko i nara, nie mam. Więc to jest też takie właśnie takie, że wiesz, że zawsze to stare gdzieś tam za tobą. Nawet teraz porównując to właśnie do tych nawyków żywieniowych, czy do tej diety, to w tych trudnych momentach gdzieś tam to stare właśnie tak, przychodzi, nie? No. Ale na przykład właśnie to był pierwszy, po pierwsze to był pierwszy raz, kiedy to stare, to nowe było równie silne jak to stare, bo zawsze te stare było silniejsze i zazwyczaj wygrywało. A to był taki moment, gdzie ja na to nazywam dwie dziewczyny, tak? Gdzie dwie dziewczyny stały, ze sobą dyskutowały i jedna i druga była silna. I jakby ta nowa była silniejsza. I to też dzięki temu, że ja tak dużo kursów robiłam, dzięki temu, że ja w danym momencie robiłam kurs i ja nie chciałam tylko zawieść siebie, ale ja po prostu chciałam też, to mi pomogło bardzo, ludzie mi bardzo, ja bardzo wiele zawdzięczam ludziom po prostu, że oni tam byli, że ja się stawiałam, bo jest łatwiej po prostu stawiać się dla innych, ty wiesz, że tak, i tak. Znów to niby nie powinno się tak mówić, ale tak jest, czasem jest łatwiej po prostu nałożyć sobie maskę, bo inni stoją i patrzą, niż dla siebie. I być może pewnego dnia będzie inaczej. Ja widzę, że to się zmienia u mnie. Ja widzę, jak ja staję się coraz bardziej sobie ważna, ale w takim piękny sposób ważna. Nie ważniejsza od innych, tylko po prostu ważna. Wystarczająco ważna, żeby o siebie zadbać. Równie ważna. Równie ważna, dokładnie. Piękne, dziękuję. To jest też tak, jak Kasia Nosowska powiedziała, że to nie jest tak, że tylko ja przeciwko światu, tylko po prostu tylko ja ze sobą. Ja mam takie powiedzenie, ze sobą w swoją stronę, za rękę, po swojej stronie, tak? Ale równie ważna, dokładnie. Ja zawsze mówię, po prostu wstawiam siebie w to równanie, bo wcześniej stałam na zewnątrz po prostu. I ja sobie tak, ja dzieliłam sobie ten czas dla tych dziewczyn na dwa. Szłam i kreowałam, ale później wracałam do tej dziewczyny, co chciała te ciastka i wino i nie dawałam jej ciastka i wina. Natomiast uczyłam ją płakać, bo ja sobie nigdy nie pozwalałam na płacz. Uczyłam ją być złą, sfrustrowaną, a ja sobie nigdy na to nie pozwalałam. Kiedyś sobie na to nie pozwalałam, bo po prostu podświadomie wiedziałam, chyba że jak sobie pozwolę, to się rozwalę i nie wolno być słabym. Później sobie nie pozwalałam, bo sobie wymyśliłam, że jestem Ewelina Stępnicka, która opowiada ludziom, że są cudem, więc Ewelina Stępnicka już nie może po prostu mieć ciężkich dni, bo przecież nie wolno, tak? I sobie uwierzyłam w taką bajkę i to była taka trudna bajka, która była niemożliwa do sprostania w ogóle i która prowadziła właśnie do destruktywnych zachowań. A jak dałam sobie przyzwolenie i wzięłam je dwie za rękę i powiedziałam, okej, ty płacz teraz i płacz. Ja będę cię trzymać za rękę, cię nie osądzę, cię nie zostawię, cię nie porzucę. A jak się już wypłaczesz, to pójdziemy live o tym nagramy. Tak, to właśnie po prostu jest takie piękne, co mówisz teraz i tak bardzo, tak bardzo teraz dla mnie gdzieś tam, wiesz, tak bardzo teraz to się wydarza. Może się zaraz. No to trzymaj się. No, ja też się wzruszę. Ja też potem się wzruszę. Spokojnie. Ale no, no, ja już płaczę. No, bo to jest trudne. Trudne jest sobie pozwolić, trudne jest siebie za to nie zbesztać, trudne jest w ogóle zrozumieć, dlaczego nam się to przydarza. Przecież tak bardzo się staramy, przecież już tyle wiemy i tyle zrobiłyśmy. To jakim cudem. Wtedy dla mnie taką lekcją było. Ja zrozumiałam, że ja tak cały czas z tym życiem tak próbowałam iść na taki układ, że jak ja już zrobię wszystko, co ty chcesz i będę robiła, co kocham i będę grzeczna i będę zdrowo jadła i medytowała i w pamiętniku pisała, to mi się już żadna krzywda nie przydarzy. Jakby ja, nie wiem, i się takich książek naczytałam, że już jak masz wszystko przerobione, to wszystko jest okej. Ja trochę takiego po prostu. I sama chciałam, po prostu marzyłam o takim miejscu, a to nie ta planeta, po prostu nie ta planeta, nie to doświadczenie. Natomiast dziś, te kilka lat później po tym doświadczeniu widzę, że właśnie to przyzwolenie wtedy na, i na ten płacz, i tą złość, i na tą kreację, i te szukanie tej przestrzeni, gdzie ja nie jestem na siebie zła, ani na życie zła, co było dla mnie trudne, bo ja wiecznie, jak takie rzeczy się działy, to zawsze musiałam kogoś obwinić. Taka też jest natura naszego umysłu. Więc po prostu takie bycie w tym doświadczeniu, to się dzieje. I ja kiedyś taką metaforę słyszałam właśnie,
to nie jest moje, ktoś to na YouTube opowiadał, że wyobraź sobie, że leżysz postrzelony i zamiast po prostu, wiesz, uklęknąć nad sobą i opatrzyć ranę albo znaleźć kogo, wiesz, zadzwonić po pogotowie, to ty po prostu stoisz i kopisz siebie i mówisz, jak dałaś się postrzelić. Jak już siebie wystarczająco skopałaś, to idziesz i biegniesz i szukasz tego, co cię postrzelił. Rozumiesz? No, tak. I w tym samym momencie zostawiasz siebie na wykrwawienie. I to było dokładnie, co ja robiłam. Po prostu over and over again. Po prostu całe życie. I to był pierwszy moment, choć ja musiałam fizycznie, intelektualnie siebie nie zmuszać, tylko tak, to jeszcze nie było takie lekkie i naturalne, to nie było w moim automacie, że ja podbiegłam do siebie na kolanach, powiedziałam, czekaj, ja tu cię potrzymam za rękę i będziemy tu kreować, jak się wypłaczesz. Nie, ja widziałam te stare nawyki, ale one już były, one były o wiele delikatniejsze i ja po prostu wybierałam, jakieś taką metaforę też opowiadałam, że to jest jak ta płyta winylowa, która grała jedną piosenkę całe życie i już jest tak wyżłobiona, a ty chcesz na drugą piosenkę i przekładasz tą igłę, ale ona się ześlizguje, bo tamte wyżłobienie jest takie głębokie i najpierw to będzie taki wysiłek, że ty musisz po prostu świadomie skupiać i być czujnym i po prostu przekładać na tą nową piosenkę, aż to się wyżłobi tak, że to będzie grało tą nową piosenkę. I to było takie uczucie, że to nie było jeszcze lekkie, bo mi się ześlizgiwało do tego starego schematu. Ale ja już miałam tą świadomość, siłę i chęć i gotowość, zwał jak zwał, słowa czasem są zgubne, że ja już po prostu przekładałam siebie do tego nowego schematu. Nie, kochanie, chodź na spacer w zamian, albo popłacz, albo chodź kupimy najzdrowsze jedzenie, jakie jest i przyniesiemy do domu. Ale to nie było lekkie dla mnie. Dziś to jest lekkie dla mnie. I ja widzę teraz, jest 2 lata później i znowu coś mi się przydarzyło. I to jest piękne doświadczenie. Choć to jest trudne, jak nie wiem co. I jak ja się dowiedziałam o tym, to płakałam do 3 rano. Ale płakałam już bez żadnych wyrzutów sumienia. Wręcz ja usiadłam, poszłam do wanny, napuściłam wody, włączyłam muzykę. Po prostu ja się szykowałam do tego płaczu. Ja po prostu chciałam już być. Aż mi się płakać teraz chce, bo mnie to tak wzrusza, kochane, bo mi tyle lat zajęło, żeby... Bo ja wiem, że ja bym to zrobiła dla każdej przyjaciółki, wiesz. I ja po prostu, ja już chciałam tylko się zaopiekować sobą. Mi do głowy nawet nie przyszło, żeby na siebie się złościć, albo się złościć na tego, co mnie postrzelił. Tylko ja po prostu, ja już chciałam siebie opatrzeć. I ja włożyłam siebie do tej wanny, włączyłam ulubioną i tu nie było żadnego wysiłku. Pierwszy raz w życiu. I ja ostatnio gdzieś w jakimś live'ie, chyba na prywatnych swoich grupach opowiadałam i mówię, ja nie wiem, kochanie, czy to jest już na zawsze. Pewnie nie, ale tym razem mi się udało i jak następnym razem mi się nie uda albo uda, to wam dam znać, bo ja sama jestem ciekawa, jak to wygląda. Czy to już zawsze będzie tak, że mi łatwo będzie o siebie dbać? Czy moim pierwszym to takie było uczucie, jakby to już był mój automat, wiesz, jakby to była moja, jakby ta igła już była tam i nawet się nie ześlizgiwała. I ja tylko po prostu robiłam to, co to już było takie naturalne dla mnie. Okej, kochanie, co chcesz, to idziemy do wanny, to jest muzyka, choć się położymy, owiniemy cię kocykiem, po prostu popłacz, zadzwoń do przyjaciółki, powiedz, co się stało też, wiesz, ja nigdy nikogo nie wpuszczałam. Ja o tym live'a nakręciłam, jak to przemieliłam, ale ja nigdy nikogo nie wpuściłam, żeby ze mną był w tym, że mi jest ciężko, bo przecież mi nigdy nie jest ciężko. I tak, ja sobie... Tak. I ja sobie płakałam i ja widziałam, jak wiele z tego, co się wydarzyło, było ze strony kogoś, ale ja widziałam też moją własną brak podjęcia pewnych decyzji z mojej strony, ważnych bardzo decyzji, które zaważą bardzo na moim życiu i ja nie byłam na siebie zła. Ja widziałam to i widziałam i mówię, okej, kochanie, to jest dlaczego to się stało i my już teraz będziemy się uczyć tak nie robić. To jest okej. I my się stawimy do konsekwencji. To powiem ci, kochana, tak po prostu jak kobieta do kobiety i powiem wam, że to jest no pierwszy raz w życiu, kiedy ja po prostu przez sekundę mi nie przyszło do głowy, żeby być złą na siebie. Po prostu dla mnie to jest tak nowe, to mnie tak wzrusza. Bo ja nie wiedziałam, że to jest możliwe. Ja czytałam o tym, okej? Ja pewnie film nakręciłam, wiesz? Ale żeby tak naprawdę tam być, tak całą sobą, po nowemu, to dla mnie było wow. To dla mnie było wow. No, i znów. I ja nie wiem, czy to jest na zawsze, wiesz, dam ci znać, nie? Na ten moment mi się udało, ale ja nie wiem. A że tutaj, wiesz, konsekwencji czeka mnie sporo, to będę miała możliwość do sprawdzenia, jak mi dalej idzie. No, to jest to. Mi się też przypomina teraz taka historia, jak ja też gdzieś tam wciąż
czytam jakieś książki i wiesz, biorę udział w różnych warsztatach i tak dalej, pomimo tego, że jestem dietetykiem, to bardziej ciągnie mnie w tą stronę, bo ja wiem, że wszystko tutaj, tak? I to wszystko się stąd bierze i to mnie mega fascynuje i wiesz, i też gdzieś tam o tym opowiadałam i tak dalej, aż trafiłam na doktor Neff. Ona napisała tą książkę Jak być dla siebie dobrym. Nie znam, muszę sobie zapisać ją. No, zapisz sobie, bo ona ma też, ja lubię bardzo twoją medytację, ale ona ma taki, wiesz co, trening, jak ja pierwszy raz sobie to puściłam, to jest takie 5-minutowe self-compassion break i to jest bez muzyki, ona cię tam po prostu prowadzi. I super. Gdzie mnie się zawsze wcześniej wydawało, że ja właśnie no jestem dla siebie dobra, że wiesz, podejmuję, dokonuję wyborów dobrych dla siebie, jeśli chodzi właśnie o ten styl życia, czy w ogóle wszystko inne. I puściłam sobie tą 5-minutową właśnie taki trening, no bo to nie można nazwać tego medytacją. I ona tam cię prowadzi właśnie, że musisz przywołać jakieś doświadczenie trudne dla siebie. I próbujesz być dla siebie dobra. Ona tam wyróżnia te trzy komponenty tego właśnie tego samowspółczucia, że cierpienie jest po prostu częścią życia, że zauważasz tak. To, że teraz jest trudno. I ona tam powiedziała wtedy takie słowo, że mówisz do siebie. I to nie wiem, czy po prostu, żebym się tylko tutaj nie rozłożyła, ale pamiętam, że ja się wtedy tak spłakałam na tym 5-minutowym, że do mnie dotarło, że ja po prostu, że to co wcześniej, to mi się. To ja gdzieś tam, wiesz, byłam na takiej orbicie i to jedno zdanie właśnie, że kochanie, jest, ja rozumiem, jest ciężko, może w ogóle, wiesz, połóż rękę na swoim sercu, a w ogóle dotknij się, tak, wiesz, z taką czułością, tak jakbyś właśnie przyjaciółkę przytulała i ja po prostu po tych 5 minutach, ja nie wiedziałam w ogóle, wiesz, co się ze mną dzieje, że to tak, że to nie jest takie, że jestem dobra dla siebie, bo okej, tutaj sobie teraz, wiesz, właśnie zjem dobre jedzenie i tak dalej, ale gdzieś tam ten dialog w głowie dalej jest taki, że nie mam tak, że dobra, kochana, przytulam cię teraz i jest trudno, wiem, że ci jest trudno i nie masz takiego... też takiego, Brené Brown to mówi, takiego silver lining swoich, takich, tak. Że wiesz, przynajmniej masz takie, tak, wiesz, no, że stało się to, ale przynajmniej to i to jest tak, okej. Tak, tak, tak. No. I właśnie, i to wtedy było takie, ja się tak spłakałam, że tak jakby właśnie przyjaciółka siedziała koło ciebie i no nie powiedziałabyś jej, tak, że no stało jej się po prostu jakaś tragedia, a jej powiesz, no ale przynajmniej wiesz, masz to i to i w ogóle... Jakby to był dla mnie też taki jeden z takich przełomów, który nauczył mnie też takiej pokory i pokazał mi, że właśnie dużo rzeczy nam się wydaje też na wielu etapach i to też właśnie nam utrudnia to takie słyszenie siebie, to, że jest tak dużo tego i że nie każdy właśnie z taką otwartością mówi, że wiesz, że może być źle, że słuchaj, u mnie też jest źle, tak jak ty mówisz, tak? Że pomimo tego, że od tylu lat już o tym mówisz i tego uczysz, to nadal jesteś w tej drodze, nie? Bo jednak mało jest takich głosów, raczej są takie właśnie takie eksperckie, w sensie takim, że ja już umiem i teraz tak. Patrz na mnie i wiesz, ja cię nauczę, nie? Więc tak trudno tak. Gdzieś tam... słyszeć siebie. Jeszcze chciałam ci zadać pytanie takie właśnie, jak zacząć siebie słyszeć? W sensie takim, i to mówię z intencją o osobie, która jest tutaj w grupie, o mojej klientce, z którą niedawno właśnie rozmawiałam i ona mówiła, że ona nie słyszy się, ona nie czuje, ona nie słyszy oczywiście. Siebie. W sensie takim, że ja nie umiem tego zrobić, w sensie usiąść ze sobą i skontaktować się ze sobą, w sensie takim, no bo to jest, kurde, ekstremalnie trudne, bo nikt nas nigdy tego nie uczył. Dokładnie. I to nie jest dokładnie. Tak, że wiesz, nauczyłaś się wierszyka, wyrecytujesz i ktoś ci sprawdzi, dobrze powiedziałaś. To jest takie mocno po prostu, że w sobie to musi, znaczy, no że to jest takie, że albo wiesz, albo nie, jakby to nie jest takie, że ktoś ci powie, tak, teraz dobrze to zrobiłaś, nie? Że to tak. nie masz w ogóle możliwości w jakikolwiek sposób tego nie wiem, sprawdzenia, skonfrontowania jakkolwiek, żeby właśnie zacząć słyszeć, czy w ogóle nawet nazywać te swoje emocje, w sensie, co ja teraz czuję. Mhm. Ja, wiesz, jakbyś miała jakąś taką radę, jak zacząć
I co możemy konsekwentnie, jakbyśmy miały dziewczyny teraz, dziewczyny i nas same zostawić z takim właśnie jakimś jedną rzeczą, którą możemy konsekwentnie robić, czy wiesz, dawać sobie, żeby właśnie zacząć kiedyś siebie słyszeć, bo to tak to odbieram, że tak to może nastąpić, że to jest proces i w końcu przyjdzie taki dzień, kiedy usłyszę, tak? Tak. Tak, to tak, to jest normalne, że to jest trudne, tak jak powiedziałaś, nikt nas nie nauczył, wręcz my jesteśmy pełni głosów, które przyjęliśmy za swoje i które nie są nasze. Mhm. I to jest, słyszenie siebie to jest trochę takie dziwne uczucie i ja do dziś czasem tak to odbieram i często wiele lat nawet tak mówiłam. Wiesz, to nie ja mówię, nawet tak mówiłam. To nie idzie ze mnie. Wiesz, to ja, ale to nie ja. Czyli co mam na myśli? To jest tak, że to jest taki paradoks, który będzie się pojawiał, ale zanim on się pojawi, to też zajmie czas, że te myśli, które się wydają najbardziej nasze, są nasze najmniej. Mhm. A te myśli, które będą się pojawiały, które będą dawały nam takie odczucie, ja to powiedziałam, albo to, ja bym nigdy tak nie powiedziała, bo to, ale one będą, my będziemy czuły, że to jest mądre, my będziemy czuły, że to jest, że my to chcemy, ale się boimy, albo ale jak tam dojść, to będą, one nie będą wygodne do końca. One będą albo bardzo mądre, albo bardzo odważne i bardzo niewygodne. Jak teraz powiedziałaś, to właśnie mi się nasunęło, że przepraszam, że bo ja od lipca jestem w terapii i to właśnie bardzo często wychodzę, wiesz, stamtąd z takim, ja to powiedziałam? Tak. I te myśli, które są nasze, nie, będą miały takie odczucie, jakby nasze nie były. Czasem dlatego, że będą za odważne, czasem dlatego, że będą takie, że nie wypada tak myśleć. To jest ten, że ktoś do ciebie mówi, ty jesteś zerem, ty jesteś gównem i ty wierzysz, ale masz i bunt. I tam nigdy w nas nie ma jednego głosu, tam są zawsze dwa. I one albo ze sobą się zgadzają, albo nie. Więc pierwszym krokiem byłoby w ogóle zrozumienie. Ja zawsze zaczynam od takiego przyzwolenia i takiej akceptacji, że hej, jest okej, że nie wiesz. Jest okej, że nie wiesz. Jest okej. Tam jest mnóstwo powodów, dlaczego my nie wiemy. Druga rzecz, to żeby był otworzyć się. Ja a propos tego nie wiem, ja mam taką mantrę, która mnie prowadzi przez lata. Wielu ludzi, którzy pracowali ze mną w jakikolwiek sposób, ukochali sobie te słowa. Nie wiem jak, nie wiem gdzie, nie wiem kiedy, ale otwieram się. Czyli jak ja bym miała powiedzieć, pierwszy krok to jest okej, nie wiedzieć. Drugi krok to jest otwartość na to, żeby wiedzieć. Bo jak my jesteśmy zamknięci z jakiegokolwiek powodu, może nie wierzymy, że się da wiedzieć, a może nie wierzymy, że my będziemy wiedzieć, bo my nigdy nie wiedzieliśmy, a może jakiekolwiek przekonanie, czasem nawet nie jesteśmy świadomi własnego przekonania, ale jak my gdzieś powiemy na głos, dosłownie na głos sobie, gdzieś w domu, jak nikt nie patrzy, nie wiem jak, nie wiem gdzie i nie wiem kiedy, ale otwieram się, żeby wiedzieć, otwieram się, żeby siebie usłyszeć. Wiecie, moja Oliwia, która miała naturę swoją, prawdziwą gaduły, dziś ma 12 lat i ona nie jest gadułą dziś. Ona w ogóle nie jest gadułą. I nie dlatego, że ona miała złych rodziców. Moja siostra jest najcudowniejszą mamą, jaką znam. Ale taka planeta, takie uwarunkowania, nauczyciele, dzieci w szkole, dzieci na podwórku, mama, tata i po prostu nagle Oli, taka jest moja natura, jestem pod wrażeniem, nie jest gadułą, a ma tylko 12 lat. Więc jest okej nie wiedzieć, ale dajmy sobie przyzwolenie na to, że nie wiemy, ale dajmy sobie też otwartość, nie wiem jak, nie wiem gdzie, nie wiem kiedy, ale otwieram się na to, żeby wiedzieć. Kolejna rzecz to jest zrozumienie, że w nas będzie więcej niż jeden głos. Dwa to jest mało powiedziane, ale umówmy się na początku na dwa. I jak my się już otworzymy, że tam jest więcej niż jeden głos, otworzymy się na to, trochę tak jak Kasia powiedziała, ja zawsze używałam kolorów, ona użyła jesieni, że może ja nie wiem, czy ja lubię jesień, czy nie. Może ja nie wiem, czy ja nie lubię różowego. Może ja nie wiem, czy ja chcę taką, a nie inną dietę. Ja nie mówię, że to jest to. Ja zawsze mówię, ty nie musisz tego wyrzucić do kosza. Tylko pozwól sobie na nie wiem, rozgość się w nie wiem i szukaj swojego wiem. To brzmi prosto, ale to jest bardzo trudne i to jest trudne znowu z wielu powodów.
W Polsce jest wymóg wiedzenia. To jest też, jak z Kasią rozmawialiśmy o tym, że jest okej czegoś tam nie wiedzieć. Ja opowiadałam historię o Stanach, jak tam profesor może nie wiedzieć, jak przyliterować zdanie i to jest okej, a u nas to jest niedopuszczalne. Druga rzecz, nasz umysł zawsze chce wiedzieć, zawsze chce mieć rację. Więc dla nas pozwolenie sobie na niewiedzenie jest bardzo trudne. Więc jak ktoś będzie miał z tym trudność, to żeby się nie pesztą za to, że ma trudność, tylko zrozumiał, ej, to jest normalne. To nie jest łatwa impreza dla umysłu. Kolejna rzecz to jest, wyobraźmy sobie, że jesteśmy na dyskotece, techno najlepiej, takiej, gdzie po prostu ta muzyka zapierdziela. I ta muzyka, i ci ludzie, i te techno, to jest nasz umysł. I to są te głosy innych ludzi. Jesteśmy na tej dyskotece. No i teraz, kochane, jak to zrobić? Wszystko to, co ja robię w ogóle w mojej pracy, która w ogóle wcześniej nie była pracą, tylko w mojej podróży, w moich live'ach, w moich filmach, ja zawsze miałam jeden cel, żeby nas zatrzymać. Zatrzymać dla siebie. Więc pierwszym krokiem tak naprawdę, oprócz tej akceptacji i otwarcia i tego wszystkiego, to jest zatrzymanie. Takie dosłownie za fraki zatrzymanie siebie. Mm-hmm. Na tej dyskotece przyciągnięcie do tego baru, tak, wysłuchanie tej dziewczyny i później próbowanie wyjścia z tej dyskoteki i pójścia swoją drogą. I zatrzymanie jest na różne sposoby, bo tak, są ludzie, którzy będą dzisiaj w stanie usiąść w medytacji, w ciszy po prostu i słyszeć wszystko. Ja nie byłam taką osobą, okej? Okay? I niewiele ludzi jest taką osobą. Więc ja na przykład próbowałam na różne sposoby. Ja siadałam, pisałam w pamiętniku, ja chodziłam na spacery, jeździłam do mnichów, malowałam obrazy, malowanki te dla dorosłych, no po prostu szaliki na drutach robiłam. Ja robiłam, bo ja nie umiałam usiąść po prostu. Ja teraz, ja mogę siedzieć przez 5 godzin, ja pojechałam na 7 dni w ciszy, pierwszy raz to myślałam, że mnie tam rozwali, a drugim razem to ja nie chciałam do domu wracać, bo mi tak dobrze tam było. Ale ja byłam osobą, która na minutę to w ogóle nie szło się zatrzymać. Ja musiałam coś robić, coś mienić, przynajmniej jakaś muzyka w tle. Ja nawet jak byłam sama w domu, to ze sobą musiałam gadać, więc ja wiem, jak trudne to jest, ale ja wiem, jak możliwe to jest, jak dostępne to jest, więc kochane, to chodzi o zatrzymanie, ale zatrzymanie znów. I to jest ten moment, gdzie my szukamy swoich jajek w tym zatrzymaniu. Mhm. Gdzie my nie patrzymy, o, ale Stępnicka robi teraz ciszację i codziennie się zatrzymuje na 10 minut rano i w nocy, a ja nie lubię siedzieć, a ja nie lubię siedzieć w ciszy, ja wolę medytację prowadzoną, ja w ogóle mam w dupie medytację, ja wolę chodzić na spacery. My mamy znaleźć siebie i znów, my możemy dziś nie wiedzieć, ale ja nie wiem, co ja lubię, może ja lubię medytację, może ja wolę chodzić, ja nie wiem. Jest okej, jak nie wiesz, to się dowiedz. To teraz przyjdź na ciszację, posiedź 5 minut. Jak ci się podoba, to zostań. Jak ci się nie podoba i spytaj się siebie, a dlaczego ci się nie podoba? Chcesz spierdzielać, bo się boisz, co usłyszeć? Czy naprawdę czujesz, że cię trzęsie? Albo czujesz, że to w ogóle nie twoje jajka? I znów, i na początku nie będziesz wiedzieć. Na początku jak skołowany na dyskotece techno, rozumiesz? Nie wiesz, którą piosenkę lubisz i która jest twoja. Jest okej. Okay. Z daleka ledwo widzisz, która to koleżanka barza, a który to obcy. To normalne, to przejdzie, ale przynajmniej kieruj się w tą stronę. Mów, nie wiem jak, nie wiem gdzie, nie wiem kiedy, ale otwieram się, stawiam się i każdego dnia próbuj. Tak jak wchodzisz do bufetu i jesteś głodny a propos jedzenia i nie wiesz, na co masz ochotę i nie wiesz, co lubisz, bo patrzysz na te potrawy i ich nie znasz. No to jak się dowiesz, będziesz próbować i patrzysz, o, to lubię, a tego nie lubię. I tak samo z zatrzymaniem, ale tak czy inaczej my musimy, w cudzysłowie musimy, my chcemy zatrzymać się dla siebie, ale my nie musimy się zatrzymywać w medytacji w kwiecie lotosu i siedzieć godzinę w ciszy. My możemy iść na spacer, my możemy jechać na rowerze, na wrotkach, my możemy zmywać naczynia, my możemy brać kąpiel i po prostu, my możemy siedzieć, pić kawę czy herbatę po prostu bez telefonu w ręku. Drobne, drobne kroczki, dosłownie. I ja mam taki, i to jest taka przestrzeń, którą mnie na kursie nazywa się Zorro. Ona się składa z zatrzymaj, czyli zatrzymaj, później zamknij się, ona się nazywa zamknij się. Zamknij się to jest bardzo ważna przestrzeń, bo to jest, jak chcesz naprawdę siebie usłyszeć, to musisz się zamknąć na świat i przestać gadać, przestać naprawiać ludzi, przestać radzić, ratować teściową, dzieci w Afryce, po prostu ty się... To nie znaczy, że ty nim już nigdy nie poradzisz i z nimi nigdy nie będziesz rozmawiać, tylko ty kierujesz całą uwagę na siebie, więc ty zamykasz się, dajesz im wolne na kilka dni, zamykasz się na nich i otwierasz się na siebie. Kolejna przestrzeń, jak ty już się zatrzymasz i zamkniesz się na innych, a otworzysz na siebie, to ty będziesz słyszeć,
ale czasem to nie będziesz słyszeć głosów, tylko będziesz czuć pewne rzeczy. Mhm. Będziesz mieć takie, czasem to przyjdzie od ciebie, a czasem zobaczysz, nie wiem, napis na autobusie albo post na Facebooku i ty poczujesz po prostu pewną rzecz. I wtedy przychodzi taki moment, gdzie ty zaufaj temu. Po prostu zatrzymujesz się, zamykasz się na ten chaos zewnętrzny, otwierasz na wewnętrzny. Zaufaj temu, co poczujesz w tym zatrzymaniu i w tym zamknięciu. I kolejny krok to jest zadziałaj, tak? Mhm. Jak już się zatrzymasz, jak już się zamkniesz, a tak naprawdę otworzysz i jak zaufasz temu, co usłyszysz, poczujesz w tym zatrzymaniu, to zadziałaj, to stawiaj się, to rób to małymi kroczkami, nieważne jak małe, ale poruszaj się w swoją stronę z intencji miłości. Oczywiście, bo od tego cała rozmowa się zaczęła. Bo intencja miłości to naprawdę ma tak ogromny wpływ, intencja na to, co jemy, na to, jak jemy. I to jest takie niesamowite, bo to nie znaczy, że ty już zawsze możesz jeść te lody z McDonalda, bo jak ty kochasz siebie, to nie będziesz codziennie tych lodów z McDonalda jeść, bo to dla ciebie nie będzie miało sensu. Ale jak ty poczujesz jakiś instynkt, to tak jak ci się siku chce, ty pójdziesz i to zrobisz, ale to nie będzie miało jakiejś podszewki dla ciebie, że to ma mi życie ratować i ma mnie tulić i ma mi zalepić nudę i pustkę. Nie, ty po prostu będziesz miała ochotę na tego loda czy na tą frytkę i to nie będzie większej po prostu filozofii w tym, bo ty jak będziesz chciała się przytulić, to pójdziesz się przytulisz, jak będziesz głodna i nudna i ci będzie nudno, to pójdziesz i będziesz kreować, jak ci będzie smutno, to po prostu pozwolisz sobie na płacz. Więc to nie jest tak, że możesz jeść wszystko i masz wszystko w dupie. Nie, nie, bo ty siebie tak kochasz, że ty nie będziesz jadła byle czego. Ale jak będziesz miała zachciankę, to będziesz kochała siebie na tyle, że sobie na nią pozwolisz. Natomiast to jest niełatwa impreza, żeby to zrobić. Więc dlaczego to mówię? Nie dlatego, żeby nas zniechęcać, tylko dlatego, żebyśmy były dla siebie wyrozumiałe, że to zajmuje czas, że jest okej, jak to wam zajmie czas, bo to zajmuje czas. I bądźmy dla siebie wyrozumiałe. To tyle, kochana. Piękne, piękne. Ja takie podsumowanie na pewno, bo sobie tu notuję niektóre rzeczy, więc żeby gdzieś tam to nie uciekło, bo to tak zawsze... Chociaż ja zawsze mówię też gdzieś tam i w swoich kursach, i w swojej pracy też zawsze mówię, że właśnie notowanie jakby nie daje nigdy żadnych skryptów gotowych, przygotowanych przeze mnie. Jeśli są jakieś filmy, czy ja coś mówię, to zawsze mówię, że to notowanie jest też taką chwilą uważności i to, co dla ciebie, ty wyłapujesz akurat, że dla ciebie jest ważne to, że ja sobie napisałam, że zalepianie pustki, nudy, że bez chwili, tak? To jest dla mnie ważne w tym momencie mojego życia, a ktoś inny wyłapał coś innego i akurat w tym momencie będzie, wiesz, potrzebował innego słowa, innego zdania. Tak. To jest takie fajne, właśnie na kursie na przykład u mnie, albo w ogóle w filmach, ale na kursie często tym się dzielimy, że ludzie na przykład jeden i ten sam live oglądają i jedną taką edycję kursu miałyśmy, że zamiast notować, to w ogóle malowałyśmy notatki i się dzieliłyśmy. I każdy co innego, każdy w ogóle inny obraz miał z tego. I to było dla każdego co innego było ważne. I później dziewczyny często mówiły, ja wciążę do pracy i słucham tych lajfików z kursu. Tam już czasem było, wiesz, 5 miesięcy po kursie. I one mówią, jakbym pierwszy raz tego słuchała, zupełnie inne rzeczy słyszę. Ja sama tak mam z moimi... Tak. Jak ja słucham swoich jakichś tam nauczycieli, którzy mnie inspirują, to czasem jedna i ta sama książka po prostu jak nowa książka za każdym razem. No, dokładnie. No. Dobra, to jeszcze jakbyś mogła powiedzieć właśnie o tym swoim kursie, albo gdzie dziewczyny cię znajdą, jakby chciały tam, wiesz, zgłębić z tobą, poczuły, że po prostu chcą, wiesz, coś zrobić więcej, bardziej, to gdzie cię znajdą i jak to wygląda. Kochane, zapraszam, ja się nazywam Ewelina Stępnicka, mój fanpage tak się nazywa, moja strona tak się nazywa, mój YouTube tak się nazywa, mój Instagram tak się nazywa, choć na Instagramie to jestem ciemna, ja mało postuję. Na YouTubie ja najwięcej, nie na YouTubie, tylko na Facebooku ja najwięcej działam tak naprawdę. Mój kurs nazywa się Jesteś Cudem, natomiast on dopiero startuje w styczniu, teraz nic nie dzieje się takiego płatnego, ja nie robię go wcale za często i ja go za bardzo też nie reklamuję. Ja bardzo wierzę, że ludzie mnie znajdują, kiedy mają znaleźć. Zawsze tak było, więc ja taką dziwną drogą trochę idę w tej kwestii. Być może to się zmieni pewnego dnia. Natomiast
Ja mnóstwo tworzę rzeczy za darmo. Teraz mamy dwa segmenty właśnie. Jeden jest w poniedziałki, który się nazywa Jesienne Porządki. Akurat teraz sprzątamy ciało, porządkujemy ciało. Porządkowałyśmy umysł, w sensie myśli, emocje, dom. Za tydzień będziemy porządkować ludzi. I miał być piątkowy segment, ale każdy gość ma inny dzień na to, który się nazywa Między Białym a Czarnym. Tam rozmawiamy właśnie o rzeczach, o których się nie rozmawia. Otwieramy się na temat właśnie tych trudnych rzeczy, które są dalej częścią życia. Nawet jak jesteśmy ekspertami w jakiejś dziedzinie, to nas dotykają i jest ważne dla mnie w moim życiu pokazać i siebie w taki sposób ludziom, i pokazać też innych ludzi i pokazać, że nie jesteśmy w tym sami i że to nie ujmuje naszej wartości. Więc tak mnie można znaleźć. Ewelina Stępnicka na Facebooku najbardziej, bo tam najwięcej działam. No to tak jak ja właśnie ostatnio się z Instagrama wypisałam, w sensie takim, że obraziłam się. Ja też. Jakby mnie mentalnie, czy nawet ostatnio gdzieś tam na terapii, jak rozmawiałam ze swoją terapeutką, to ona właśnie była zdziwiona, bo mówi, że ona nie zna tego środowiska i jakby nie wie, ale że jakby nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile razy w gabinecie u niej pada to, że gdzieś tam w kontekście tego właśnie, wiesz, pomimo tego, że ja świadomie wiem, tak, że tak nie wygląda życie i tak dalej, to gdzieś tam w podświadomości ja się tak porównuję, że dla mnie to jest, po prostu stwierdziłam, że wychodzę z tej piaskownicy, zabieram swoje zabawki, bo po prostu mnie to nie wspiera. Więc to, tak, ma duży, tak. To ma duży wpływ. Ja na przykład, ja w ogóle nie, praktycznie nie używam social media, mimo że ja jestem na internecie od 9, prawie 10 lat już, to ja Instagramu nie używam, bo go nie rozumiem, nie nauczyłam się go, ale ja tak samo Facebooka, ja mam kogoś, kto mi prowadzi Facebook, w sensie prowadzi. Ja przychodzę na live'y, raz na jakiś czas odpowiem na komentarz, jak mi Aga powie. Aga odpowiada na wiadomości. Zawsze się śmieję, bo ty zawsze trafiasz na mnie, kiedy ja akurat wchodzę zobaczyć, czy wszystko jest ogarnięte i ja na ciebie tak trafiam. Bo tak ja nie odpowiadam na wiadomości. Ja nie mam Facebooka w telefonie, ani Instagramu. To mi, nie dlatego, że jestem przeciwna temu, bo akurat ja dzięki temu mam pracę, jaką mam, natomiast ja nie mam nawyku, to mnie nigdy nie bawiło. Dzięki Bogu, bo to jest takie uzależnienie. Tak, to jest duży problem. Ja, i to jest duże P. Tak, co nie znaczy w ogóle, że ja nie siedzę na internecie. Ja, u mnie moją planetą jest planeta Facebook i planeta Netflix, ale ja chodzę tam po inspirację. Ja kocham na przykład taki moment, kiedy ja odpoczywam przez miesiąc, bo ja właśnie też tak specyficznie tworzę. Wiesz, pewnie wiesz jako osoba, która jest na internecie, że ja nie znam się na marketingu, bo ja znów zaczęłam to robić jako koleżanka, która się dzieli swoją historią. Nie myślałam nigdy, żeby tam z tego zarabiać. Jednak cały czas ludzie uczą, że musisz postować codziennie coś, żeby ludzi trzymać. Tak, każdy ci mówi swoją mądrość. No. Mnie to w ogóle nie interesuje. Ja też tak nie działam. Ja nie mówię, że to jest złe, tylko to nie jest moje po prostu, bo ja nie jestem osobą, która będzie siedziała codziennie i ja nie umiem postować nie z tej intencji, co trzeba. Po prostu. Ja postuję tylko wtedy, kiedy ja czuję, więc ja czasem mam tak, że ja znikam na 6 miesięcy, na 3 miesiące i ja doświadczam tego życia, uczę się kolejnych lekcji, dostanę w łeb 5 razy po drodze, podniosę się i później wracam i o tym opowiadam. I ja tak tworzę od lat. Teraz nie wiem, czy to dalej będzie miało sens bytu, bo teraz tego jest wszystkiego dużo. Jak ja zaczynałam, to tak nie wyglądało jak teraz. Natomiast przez to, że jak ja zaczynałam, to nawet nie było smartfonów, wiesz. Jak ja zaczynałam, to w ogóle nie było Instagramu, ani nie było Facebooka. Ja tylko byłam na YouTube. To ja nigdy nie nauczyłam się tego, wiesz. Tak. Poza tym, dobrze. No, tak, to mi bardzo pomogło, bo ja na przykład też jak mieszkałam w Stanach, w Nowym Jorku, no to iPhone'y były, zanim w ogóle smartfony jeszcze w Polsce były. Ale ja zaraz wyjechałam do Portugalii i ja przez 3 lata nie miałam telefonu w ogóle. Ale to w ogóle. Pracując tak jak pracuję. Nie mam nawyku. Nawyk też, nie? No. Tak, duży nawyk. I ja nie mam. Ja nie mam nawyku po prostu patrzenia na telefon. Ja jak biorę telefon, to żeby obejrzeć, ja zazwyczaj oglądam jakichś komików, albo wywiady z raperami, z jakieś rzeczy, które w ogóle nie są w moim temacie, ale one mnie albo rozluźniają, albo mnie inspirują właśnie w taki inny sposób. No i raz na jakiś czas na Netflixie, jak jestem totalnie
na wakacjach to po prostu cisnę show, czasem przez 3 dni nic nie robię, tylko oglądam. I ja to uwielbiam, bo ja wiem, bo ja tam nie uciekam. Ja tam naprawdę odpoczywam. Tak, tam potem, no. Właśnie to jest to, nie? Z jaką intencją, tak? Czy tak, dosłownie. Dyszę, czy nie wiem, czy nawet lampkę wina chcesz się napić, czy dwie. Tak. Przy kolacji, przy pizzy, tak? Z przyjaciółmi, tak. Czy to jest właśnie takie ucieczkowe, czy no, ale to byśmy mogły do rana siedzieć, dobra. Dosłownie. Bardzo dziękuję, bardzo dziękujemy. Ja też. Mam nadzieję, że jeszcze gdzieś tam nasze drogi się skrzyżują internetowe, albo gdzieś na żywo się spotkamy, jak los po prostu, wiesz. Nas jak, połączy. Jak tam dziękuję, kochana. Dziękuję tobie. Dziękuję za to, co robisz. Dziękuję za to, jak robisz to, co robisz, że robisz to w prawdzie, wrażliwości. To takie ważne i takie trudne, wiem o tym. A dziękuję wam, kochane. I no, płyniemy dalej. Nie jesteśmy same, wiecie, jesteśmy w tym razem. Naprawdę dziękuję za zaproszenie, za nasz wspólny czas. I do następnego razu. I kochana, wszystkiego dobrego. Tak jak mówisz, wiem, że masz trudny czas teraz. Jest okej. Okay. Planeta Ziemia, pamiętaj. Pamiętaj, że jesteś silniejsza niż to. Wiesz? I dbaj o siebie w tym momencie. Ja wiem, że czasem się nie chce. Wiesz, ale dbaj. Tak jakbyś zadbała o mnie. Mimo, że mnie nie znasz, abyś zadbała. Tak, wiesz. Bym zadbała. Tak. No właśnie. Tak będę sobie teraz, wiesz, wyobrażać. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. I życzę wszystkiego dobrego i robisz piękne rzeczy od tylu lat i jakby też obserwowałam na przestrzeni, bo gdzieś tam wróciłam do twoich, to jest po prostu też niesamowite, jak wiesz, jak ktoś taka może obserwować zmiana. taką zmianę i to jest najpiękniejsze, że w tej prawdzie jesteś i o tym stawianiu się mówisz i o tym cudzie, bo to jest, kurczę, tak potrzebne, że jak mało co. I to jest takie niesamowite. Dziękuję, kochana. Jeszcze tylko powiem dosłownie ostatnią rzecz, że ja chciałam te wszystkie stare filmy skasować kilka lat temu, żeby być już pokazać tylko tą, wiecie, tą idealną tą. Tak. A tak naprawdę tak wiele ludzi mi dziękuje bardziej za te stare filmy niż za te nowe, bo widzi tą drogę i widzi, że po prostu tak to wygląda. No. Ale jak ja chciałam to zrobić, to się siebie zapytałam, a z jakiej intencji? Z miłości czy z lęku? No z lęku, co powiedzą inni, nie? Że już tak nie wypada wyglądać. Nie? Tak, dokładnie, bo to wiesz, ale tak było, wiesz, to jest... Tak, prostu... dosłownie. No. Buziaki, dziękuję. Dobrano, pa. Pa, kochane, pa. To tyle na dziś. Dziękuję, że chciałaś spędzić ze mną czas. Koniecznie daj mi znać, czy było warto i jakie lekcje wyciągasz z tego odcinka dla siebie. Jeśli znasz kobiety, które mogą skorzystać z odsłuchania tego podcastu, podziel się z nimi tym odcinkiem. W ten sposób pomożesz mi docierać do większej ilości kobiet z moim komunikatem i dodasz mi motywacji do dalszego nagrywania. Wejdź też na moją stronę www.elasawicka.pl i odbierz bezpłatne materiały, które dla Ciebie przygotowałam w tematyce skutecznego odchudzania, zmiany nawyków i zdrowego stylu życia. Bez spiny i frustracji oczywiście. Wyglądaj i czuj się tak, jak chcesz i miej fajne życie i łapiemy się w następnym odcinku. Pa!